Dzień dobry, panie marszałku. Witam serdecznie. Opolski oddział NFZ ogłosił, że jego przyszłoroczny budżet będzie taki sam jak tegoroczny, a pan komentuje, że w tych warunkach trzeba będzie szukać oszczędności. Czyli przy tych pieniądzach szpitale się nie bilansują. Ten rok jest rokiem lepszym niż rok poprzedni, jeśli chodzi o bilansowanie szpitali, za które jesteśmy jako samorząd województwa odpowiedzialni. Niemniej jednak, patrząc w perspektywę wzrostu zapotrzebowania, wzrostu kosztów świadczeń, ograniczania tych kosztów z jednej strony, bo to nieustannie prowadzimy, no to jednak stanowi to pewne obawy, bo taka sama ilość pieniędzy w kolejnym roku to jest wyjątkowa rzadkość w dotychczasowych doświadczeniach systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Zawsze było trochę więcej. Oczywiście, że było więcej i to daje możliwości reagowania, uzupełniania niedostatków w dostępie do świadczeń. Natomiast jeżeli jest to taka sama kwota, to powiem tak, przy pewnych założeniach, które zapewne na poziomie centrali funduszu zostały przyjęte, o których tak do końca na poziomie regionów, my nie wiemy, na ile pani prezes założyła, aby oddziały wojewódzkie w swoich planach finansowych przeznaczały odpowiednie kwoty pieniędzy na pewne priorytetowe zadania. Już czyli dzisiaj przesunięcia w ramach systemu, tak, że trochę już, więcej... Już dzisiaj wiem, że na przykład w jednej z szufladek dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i pomocniczy trzeba będzie przewidzieć większą ilość pieniędzy z powodu zmiany przepisów, które wejdą, poprawy dostępności do zaopatrzenia w ten sprzęt. No to oznacza, że ubędzie gdzieś środków, gdzie na dzisiaj nie wiem i tutaj bardzo liczę na to, że w trakcie prac nad obecną strategią sektorową ochrony zdrowia, w trakcie rozmów na temat programu specjalnej strefy demograficznej, gdzie to nie tylko jest poszukiwanie zewnętrznych pieniędzy po to, aby spełnić jakieś możliwości rozwojowe województwa, ale także i po to, aby spójniej, lepiej zorganizować system. A w odniesieniu do tej części związanej z położnictwem, opieką nad kobietą ciężarną, nad noworodkiem, bezwzględnie ważne jest, aby ta dostępność została poprawiona. I tutaj takie postulaty są, ja osobiście także stawiam, że ten dostęp do świadczeń położnej środowiskowej, lekarzy położników, poradnianej części, opieki nad położną, aby ten przebieg ciąży był gładszy, aby można było wykazać się dobrą aktywnością i pomocą dla kobiet, które chcą rodzić dzieci. Uważam, że należy to na wielkie wsparcie. Na to trzeba więcej pieniędzy. W związku z tym, aby tutaj zapewnić lepsze finansowanie, trzeba będzie gdzieś zoptymalizować system. Jak to zrobić? No, różne są pomysły. Może to polegać na konsolidacji pewnych działań, na ograniczaniu kosztów. W dniu wczorajszym pani dyrektor Dzido poinformowała mnie na przykład, że postępowanie konkursowe, które zrobiła na dostawę energii elektrycznej, dokładnie skutkowały tym, że kolejna grupa szpitali, już nieco powiększona o kolejne nowe jednostki, no, zyskały lepsze warunki, czyli korzystniejsze, niższe ceny na dostawę prądu. Ale o tych oszczędnościach jeszcze nie możemy o konkretach mówić, dopóki nie znamy wytycznych NFZ-u. Tak, ja ten etap, o którym dzisiaj mówimy, to jest etap przyjmowania wysokości tego planu finansowego. Dopiero po przyjęciu przez ministra finansów na poziomie później oddziałów wojewódzkich będą trwały prace nad szczegółowym planem zabezpieczenia. No, przypomnę tutaj, że są pewne inicjatywy dotyczące także legislacji, zmian legislacji, abyśmy mówili o pewnych mapach dostępu. Jest pomysł na to, aby budował je wojewoda. Moje osobiste zdanie jest takie, że uważam, że samorządy województw powinny tutaj się mocno zaangażować. Natomiast tu niezależnie od tego, kto je będzie budował, one muszą być otwarte, bardziej wyczulone na problemy zdrowotne w regionach i bardziej dopasowane do problemów zdrowotnych regionów. Mówi pan o budowaniu systemu. Mamy projekt zmiany ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Pisze o tym dzisiaj Rynek Zdrowia. Ma być to krok w stronę przedłużania istniejących kontraktów, niekoniecznie wolnej takiej procedurze konkursowej, tak jak jest teraz. To by znaczyło, że ktoś, kto już ma kontrakt z NFZ-em, miałby większe szanse na jego przedłużenie. To jest tak, dobre rozwiązanie. Ja osobiście jestem gorącym orędownikiem takich rozwiązań. Fundusz dokładnie dysponuje danymi na temat tego, kto w systemie w sposób nierzetelny wywiązuje się ze swoich zadań i obowiązków. Pacjenci o tym też wiedzą. W związku z tym tego rodzaju informacja może być na poziomie oddziału wykorzystywana. W związku z tym cała procedura konkursowa, doświadczenie w naszym kraju pokazuje, że ta procedura powoduje straszne przetasowania i czasami doprowadza do absurdalnych rozwiązań. Mamy przykłady w województwie pomorskim, co się dzieje w sytuacji, gdy przychodnie przyszpitalne tracą kontrakty. To rozwiązanie, o którym pan redaktor mówi, to jest projekt zmiany ustawy. Zmiany ustawy, która w tej chwili podlega konsultacjom. Ja osobiście będę wspierał te zmiany, bo poprzednio również byłem orędownikiem tego, aby umowy przedłużać bez procedury konkursowej, dlatego że to jest pewnego rodzaju stabilizacja rynku. To nie chodzi o zakonserwowanie, bo fundusz na podstawie obserwacji tego, co się dzieje na rynku, zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, ma prawo ogłaszać postępowania uzupełniające. I to zawsze było, jest i mam nadzieję będzie. Natomiast żeby chodzi tylko o to... Na rynku. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jeżeli mamy wysycony rynek w pewnych świadczeniach, to procedura postępowania konkursowego może doprowadzać do konkurowania o te środki i to w ściśle w
celu biznesowym. To, że jest to dla dobra pacjenta, to jest takie z przymrużeniem oka w mojej ocenie, dlatego że w wielu przypadkach przy zaburzonej wycenie świadczeń, a taką mamy dzisiaj niestety w systemie funduszu, o czym od dawna także mówię, że agencja taryfikacji powinna dokonać weryfikacji tutaj tych wartości świadczeń płaconych przez fundusz i wówczas możemy mówić o otwartości rynku, o konkurowaniu. Dzisiaj jest zbyt duże zainteresowanie wykonywaniem intratnych usług, aby robić na nich biznes. Wybranych świadczeń, a następnie no niestety świadczenia trafiają do placówek, dzisiaj określanych jako publiczne, a chodzi generalnie o odpowiedzialność właścicieli, czyli samorządów, które się czują odpowiedzialne i często doprowadza do sytuacji na pogorszenia ich wyników finansowych. A tego być nie powinno. Mamy mieć wszyscy równe szanse. Skoro mówimy o wynikach finansowych, to jaka jest w tej chwili kondycja wojewódzkich placówek? Dobra? W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest, muszę powiedzieć, lepsza. Czyli efekty działań organizacyjnych, restrukturyzacji, efekty oszczędnościowych polityk, szukania oszczędności w każdym możliwym miejscu doprowadził do tego, że ten wynik jest korzystniejszy. Aczkolwiek no, my nie zasypiamy gruszek w popiele i nie uważamy, że jest genialnie dobrze. Nie, po prostu trzeba tą pracę stale wykonywać i trzeba dążyć do reorganizacji. No, chociażby ostatnio takim przykładem także jest to, że samorząd województwa wyraził zgodę na ograniczenie funkcji działalności zespołu szpitali w Kupi Pokoju, gdzie oddział rehabilitacji neurologicznej, który jest potrzebny, był potrzebny, ale z powodu wymagań funduszu i ograniczonej wielkości kontraktu powodował, że oddział przynosił straty. Podjęliśmy decyzję o likwidacji tej części działalności, a w oddziałach dzisiaj funkcjonujących, które działają w naszym województwie, pacjenci będą przyjmowani i będzie możliwość zwiększania tam kontraktów funduszu. Dzięki temu większa będzie rentowność i do tego trzeba dążyć. To myślę dotyczy wielu branż medycznych i tylko dzięki takim działaniom przy ograniczonej ilości środków możemy osiągnąć jakiś sukces. A planujecie jeszcze jakieś przekształcenia, choćby pójście w kierunku spółek? Panie redaktorze, więc jest w trakcie procedura, którą w roku ubiegłym decyzja została podjęta, przekształcenia Centrum Terapii Nerwic w spółkę i to trwa. Wygląda na to, że zbieżne będą terminy przekształcenia tejże spółki SPZOZ-u w spółkę medyczną w tym nowym pawilonie, równo z utworzeniem, z podjęciem działalności przez nową spółkę, która będzie prowadziła działalność promocyjną w zamku. Tą spółkę, z której został przyjęty akt założycielski przez zarząd, w której w dniu jutrzejszym podpiszemy akt notarialny i w którym w następnej kolejności Rada Nadzorcza będzie, wyłoniona Rada Nadzorcza będzie miała za zadanie pełnienie prezesa, który podejmie czynności już związane z bezpośrednią rejestracją i rozpoczęciem działalności. Ta spółka będzie prowadziła zamek po prostu. Tak, tak. Czyli tak, będzie to spółka turystyczna, zamek tak i park. Powiem tak, tam jest wiele cech, o czym wszyscy Państwo wiecie, dotyczących działalności historycznej, zabytkowej, kulturalnej, możliwości rozwojowej. No chcemy, żeby to nie tylko była restauracja i hotel, bo tak by się mogło wydawać, to jest jedno z rozwiązań, ale oczywiście, że przychody z pewnej części działalności gospodarczej muszą być przeznaczane na odtworzenie tego majątku, na stworzenie jeszcze lepszego wizerunku województwa opolskiego i myślę, że jest na to szansa, bo wykorzystanie tych rozległych terenów parkowych także dla organizacji imprez kulturalnych to jest także szansa na przyciągnięcie większej ilości turystów i pokazanie, że Opolszczyzna jest piękna. No, kiedy pałac był szpitalem, utrzymywał się głównie z kontaktu z NFZ-em. Tutaj wpływy turystyczne były tylko dodatkiem. Teraz mają być no, głównym źródłem tak, prawda, finansowania, tak, bo tak. Pałac musi się utrzymać i musi się remontować. Sytuacja była taka, no może nie można mówić o patologiczna, ale to tak nie powinno było być. No ale nie było innego wyjścia i trzeba było tą działalność medyczną tutaj prowadzić w takich warunkach, w jakich można było prowadzić. A nie obawiacie się, że będziecie musieli ten pałac dotować? Więc panie redaktorze, na początku wiadomym jest, że trzeba podnieść standardy warunków. Stąd też kapitał, który środki zostaną przeznaczone, będą służyły także no, stworzeniu pewnych rezerw i możliwości funkcjonowania, ale także i tego, że w przyszłości spółka będzie sięgała po środki z kolejnego rozdania, środki unijne, bioróżnorodność, część kulturalna tak, związana z chyba ich strukturą. Nie bezpośrednio wprost nie będzie. Natomiast generalnie rzecz jest w tym, że wszelkiego rodzaju współdziałanie, współpraca w organizacji imprez, czego nie było wcześniej, organizowanie konferencji, spotkań, do których stworzone zostaną warunki także hotelowe, lepsze i gastronomiczne, no to jest wielka szansa. Miesiąc temu byłem w takim obiekcie w Rokosowie, gdzie województwo wielkopolskie jest właścicielem stuprocentowym spółki, w którym w znacznie mniejszym obiekcie, przeznaczonym na około 50 miejsc noclegowych, obiekt jest
kapitalny sposób dostępny, zorganizowany, prowadzone są konferencje, zarabia na siebie, nie przynosi straty. I kapitalny, tak było, kapitalny wzorzec, bardzo, ale to bardzo na to liczę. To panie marszałku, ostatnie pytanie. Mówimy o tych różnych placówkach przekształcanych, sprzedawanych także. Udało się sprzedać sanatorium w Suchym Borze Jarnołtówku? Jest w trakcie procedura, w trakcie rozmów. Oferent jedyny, który się zgłosił w pierwotnym, w chwili, gdy zgłaszał swój akces do postępowania, zaoferował kwotę, która była tą kwotą minimalną, ponieważ pokazaliśmy, uznając, że jeżeli chcemy sprzedać, to musimy pokazać, jaką minimalną kwotę chcemy osiągnąć. W tej chwili prowadzone są rozmowy. Mam nadzieję na rychłe zakończenie tych rozmów i sfinalizowanie sprawy. Tak. Ale rychłe to znaczy, kiedy jest szansa na podpisanie umowy? Ja wiem tak, jest zespół, który w samorządzie województwa zajmuje się negocjacjami z tym partnerem i ja w tej chwili nie znam przebiegu, dlatego że dotyczy to gdzieś podległości nieco innej niż moja. No to poczekamy na wynik negocjacji. Naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek Roman Kolek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.